Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek Kontraband Police. Proszę Państwa, tutaj jeden z członków zarządu w postaci widza Rafi Pomorze ma pewną teorię na temat tutaj tych restrykcji. Otóż Rafi Pomorze twierdzi, że oni mogą mieć tylko jeden typ, na który mają pozwolenie, jeżeli chodzi o towar wwożony. I sprawdzimy tę teorię. Dodatkowo, moi drodzy, mamy Whistola, którego poszukujemy. Nagroda za niego to $750. Oczywiście w dalszym ciągu poszukujemy pojazdu z częściowym numerem rejestracyjnym Foxtrot November Tango, no i jakiegoś akaristańczyka, który ośmielił się tutaj bruździć. Dobra, pociągnijmy dzyndzla i zaczynamy naszą zabawę. I zaraz zobaczymy, czy będę strzelał w łeb, czy będę strzelał w łeb. Ale ten chyba pasuje do rysopisu. Ale tak na dalszy rzut oka. Atajcie. A wy siadajcie. Ja chyba jednak nie, bo ten ma brodę, tamten nie ma. Ale za to szybki luk na pytączki przynajmniej z tej strony. I dobra, dawaj dokumenty. Dobra, ja już się trochę obudziłem, także elegancko jest. Dobra, Selim Gevorian. Może i tak być. Dobrze. Tutaj elegancko również. No i dobra. 8-2, brawo Janki. To się zgadza. 5-9-0 Zulu. To też się zgadza. To ma do września. To ma do lipca. Wiosen liczy sobie 42. A my chyba nie szukamy już wiekowo. Dobra, Zjednoczone Srali. Gościu ma tylko bagaż, no to on na handel nie przyjeżdża, tylko turystyka, więc. Zjednoczone Srali. Ptaszki się zgadzają, a papeteria? Powiedzmy, że też. No dobra, i przyjechał mikrosem, co się zgadza. Sprawdźmy jego wagę. 650. Mieści się w limicie. Sprawdźmy tablicę rejestracyjną. Delta Quebec Victor. Tak jest, 9387 Foxtrot Zulu. Tak jest, dobra. To jeszcze panu bagaż sprawdzimy oczywiście, bo czemu nie? No, gościu nawet nic nie mówi. Kurde, rzeczywiście mało tego bagażu. Ale bagażnik zawsze warto sprawdzić. Dobra, 3 sztuki, to by się zgadzało. Luk na pytączki. Czy pytągi jakieś są? Nie ma. To szybki luk tutaj. Nie, on raczej nic nie będzie miał, także... Także tego. Dobra, odznaczmy mu w takim razie jeszcze tylko stan techniczny pojazdu, co by nie było. Tutaj widzę zniszczone światełko z przodu. Lusterka jednego brakuje. Okej. Oponki? Oponki to całe raczej, nie? Dokładnie tak. Szyby. Z tej strony widać, że chyba całe. Z tej strony chyba też. I tu światełka brakuje. O, no i elegancko. No dobrze, no jak dla mnie to nie ma podstaw, żeby go nie wpuścić, więc ja go wpuszczę, tylko Walsekoń niech słowa jego klamoty. Pisze orek, panie Walsekoń. Panie Walsekoniu. Ja panu mówię. Jedź pan. Trudno. Bywa. No czysta też może być. Dobra, spójrzmy na mapę, jakie jest zadanie dzisiaj. Dostarcz kontrabandy do zleceniodawcy. 7 sztuk fałszywych pieniędzy za 750. Czy mnie by się to nawet opłacało, czy nie opłacało? A mamy w ogóle? Dobra, trzeba uważać, żeby w papę nie dostać, bo to... no nie mamy. Zawsze oni chcą to, czego ja nie mam. No, także... Nie, dziwne. Dobra, dzyndzalek. Dobrze, elegancko. I teraz tak, czy ty, gościu, się rozpędzisz, czy się... No i się nie zatrzymał. Znaczy, nie rozpędził. Snego dajnara. Smyreko nara, panie. Obar, nie madre problema. Ale tam widzę, że zarząd w postaci widzów to generalnie to lubi smyrać konara, bo tam co chwila ktoś tam pisze, że właśnie. To już nawet pod produkcjami z innych tytułów, także... Widzę, że wam się udzieliło. Dobra, panie. Ad matura. No, gościu bez matury, także... zamknij tę mapę, no to... Dobra. Debil Anaguliew. Edil, sorry. Ale byłem blisko.
Tu Anna Guliew, dobra, tutaj Anna Guliew, tu Anna Guliew, wszystko bardzo pięknie. Dobrze, to ma, co, najpierw to, Uniform 172, to się zgadza, Whisky Foxtrot Mike X-Ray, to się zgadza, to jest do lipca, to jest do sierpnia, na handelek i materiały budowlane. Ale on ma chemikalia, czyli to się nie zgadza. W takim razie regulacje wjazdowe, dziękuję, do widzenia. Zagrem przyjechał i to by się mu zgadzało, waga 3830, więc się mieści w limicie. No i dobrze, zobaczmy, Kilo Sierra Alfa, to się zgadza, 1546 X-Ray Uniform, to się zgadza, dobrze, niech i tak będzie. Czego ty tam nie miałeś? Grusku byś chciał? Panie, ja muszę to wszystko odhaczyć, ja muszę to wszystko przeliczyć, ja muszę to wszystko sprawdzić. A ja nie mam pewności, czy pan nie masz tam pytongów. 12 beczek. No i bardzo dobrze. No to zobaczmy, czy benzyna nie jest chrzczona pytongami. Tu nic nie wykryło. A chyba nie będzie pytongów. Tutaj też nic nie wykryło. A jak żeby benzyna chrzczona pytongami nie była? No, się nadajesz, panie. Tu chyba już sprawdzałem, nie? Też jakąś sukę byś chciał posunąć? Ty, chłopie, kuźwa. O, następny mądry. Dobrze, teraz tak. Jeszcze stan techniczny, szybki luk. Oponki całe, zobaczmy. Tu szyby, no to za chwilę. Tu lusterka są, tu oponki całe. A co z tymi szybami? No kuźwa, no możesz jechać, tylko że chłopie w drugą stronę, no. A, ty, jeszcze spokojnie, bo jeszcze tu, bo ty nie miałeś sprawdzanej tej pięcioteczki, o, i papeteria. I... No dobrze, no masz kuźwa farta, no ale restrykcje, no. Testujemy, bo tutaj Rafi pomoże, musi też być zweryfikowany. O, kutwa! Ja się kuźwa dzisiaj czepnę. No drugi raz, drugi dzień i to samo zrobię. Wpuściłem. Gościu, nie jedź. Gościu, poczekaj. Nie rób mi tego, ja się pomyliłem. Paluszek mi się obsknął. Ty kurwo. Następny. No chodź kuźwa, puść się na mnie, no. Dawaj. Iść ty, łajzo. Nie skomentuję tego. Atajcie, wariszu komandiru. Spierdalajcie, wariszu przyjezdny. Wkurwiłem teraz. Dokumenty. Arosko propsza aman. Atmatur. Kuźwa, nie wytrzymie. Jak ty się nazywasz? Ja sobie języka na tym łamał nie będę. Pierdzielę to. Dobra. Niby mu się zgadza. 1.8 Tango Sierra. Victor 1 Zulu Juliet. To się zgadza. To ma do lipca, to ma do sierpnia. Bateryjka jeszcze. Kagastam. Misio się zgadza. Dobra. Czym ty żeś przyjechał? Azamem. Zaraz go sprawdzimy, bo pewności nie mam, ale nie to chciałem. Teraz już kuźwa wolę sprawdzić. Azam, a nie, to on się chyba będzie zgadzał. Tak, on się zgadza. 2105. Ty panie, no. Kuźwa się tym razem nie pomylił. Papa Mike Quebec. Dobra. 7892 Quebec Hotel. Dobra. No dobrze, no tu nic by nie było. Ty, ja nie rozumiem. Mają bagażnik. Czego też? Czego tam znowu dusza jęczy? Mają bagażnik, kuźwa. I ładują to na fotele. No, ja nie wiem, po co? Po co? Czekaj, bo jeszcze chyba o czymś zapomniałem. No, jeszcze tu, kuźwa, no. Panie, zamknij japę, no. Kuźwa, przeszkadzasz mi, no.
Dobra, sprawdzamy pytączki. Nie, wychodzi na to, że ja się jednak nie obudziłem. Tak, surprise, motherfucker. No, ale bywa, no. Tylko szkoda, że stratny finansowy. Finansowo jestem tu. No dobrze, no gościu nic chyba nie przemyca, no. Nic tu nie ma, no. Ej, ty pani mój. Dobra. Pani Wasekoń. Ada. A rosko, wariszu. Nie pada, debilu. Siusiaku złamany. Poczekaj chwilę, no. Ja jeszcze muszę sprawdzić stan techniczny. Dobrze, lusterka są, światełka są, dobrze, zderzak jest, oponki tutaj całe. Tutaj całe. A tu szybka już nie cała. Wybita szyba. No dawaj, dawaj. Dobra. A jak jedna jest wybita, to i pierdynią zaraz będzie. Trzeba wszystkie sprawdzać. Małe, duże, średnie. Wszystkie. I dobrze trzeba lukać. Bo oni wciula robią. Przesuń kuźwa dupę. Dobra, druga szybka wybita. Dobra, i tu jeszcze dwóch światełek brakuje. Dobrze, jeszcze tutaj te szybki posprawdzam. Elegancko chyba, nie wiem. Dobra. No ale gościu tam za wagę nie wjeżdża, nie? Dokładnie, także... Szanowny panie, na czerwone, na czerwone, na czerwone. Poszło. No, idź. Idź, idź. No i dobra, i pojechał. Pojechali. Nie będziemy marnowali czasu. O, perfekcyjna kontrola, elegancko, bardzo dobrze, dostatecznie. No i w porządku. Gościu, cicho ciemny. Obar, to obar. SWP. No dobrze. Niech i tak będzie. Dobra, panie, dokumenty. Atryć, akrowrotaj. Jeśli kuźwa gamoniu, ty. Żebyś ty wiedział, z kim ty masz do czynienia. O, to akaristańczyk. Ale to akaristańczyka szukamy, więc to trzeba być czujnym tutaj. Jaczemir Pawłowski. No dobra. Wiecie co, tak swoją drogą ja jestem bardzo ciekawy, jak tutaj ten algorytm tej gry ustala pomyłki w nazwiskach i w ogóle te nazwiska, jak tutaj, jak to się odbywa, nie, od strony technicznej, no, taki jestem ciekawy, taki ciekawski George. Golf 587, 6-2 whisky 6, dobra, to do września, to do lutego, no i niech mu tam będzie ziemia lekką. Teraz tak, akaristan, piecząteczka, zgadza się, papeteryjka, tu się zgadza, tu się zgadza, tu, no i też mu się zgadza, warillą przyjechał, więc to też się zgadza, a waga, 1330, no też się mieści się w limicie się. Sierra Whisky Papa, to się zgadza, 9784 India Alpha, 9784, bardzo ładnie, tu oczywiście, kurwa, bagażnik pusty, bo to po co? Zamknij, kuźwa, tę japę, bo ci zaraz wsadzę kałacha w dupę. Chociaż co po niektórzy tam z państwa chcieli, żebym wsadził Denatowi piórko. Kiedy była mowa o bezczeszczeniu zwłok. Dobra, 5 sztuk bagażu, elegancko, zobaczmy, co się kryje w walizeczkach. Same obsrane gacie i śmierdzące skarpetki. Natomiast tutaj... Nie, gościu nic nie będzie miał. Ja pierdziele ty. Jup twój mać ty. Nie, to nawet nie ma sensu tutaj. Walsekoń! Powstań, kurwa. Maduro. Dobra, i sprawdzamy stan techniczny tego rzęcha. No. Specjalnie musiałem pod klapę podejść, żeby w łeb dostać. To jest po prostu... Nie, to... Dobra, czyli tak, tu nie ma zderzaka, to już możemy odhaczyć. Dobrze. Szyba. Tu jest cała. Tu... Kuźwa, jak myślicie? No nic, dobra, ale oponę mu przynajmniej mogę zaznaczyć. No najwyżej będę stratny na tych szybach. Tu nie ma drugiego zderzaka. Lusterka? O, nie ma jednego. Dobra, a tu szyba?
Ej, kuźwa, ty, normalnie. No nie wiem, no jak dla mnie to on ma te szyby, no. Nie wiem, co myślicie. Dobra, czy ty za coś nie wjeżdżasz? Cholera. No dobra, chyba go muszę wpuścić, no. Zielony, zielony. Alaraczlo! Jezu, jak ja bym go kuźwa nafaszerował ołowiem. Oj, oj, akurat się wypiął. Dawaj, dzyndzla, ciągniemy, ping. Zabierę się, już. Poszło wam. Stoj, stoj, stoj. O, a tego, co, szyby? A nie, dwie przebite opada, a widzicie. Ja się dzisiaj nie obudzę, przepraszam, ja się dzisiaj. A, tajci wariszu przyjezdnie. Dawaj pan to. Masz pan pytągi? Smierasz konara, panie? A jak często? Ale rano czy wieczorem? Rano to tak niby twardy, ale tak się szczać trochę chce, nie? A haraż byś chciał? A, haraż chcesz, a potem się spuścić, tak? No to pokaż, co pan tam potrzebujesz. No worek ziemniaków i trzy... Aha, po trzy, czyli worki ziemniaków i trzy paczki fajek. Dobra, to poczekaj chwilę, to zanim cię nie wpuszczę, to ci coś tutaj wcisnę, nie? O, akurat mam. Proszę uprzejmie. Pyk, pyk. Elegancko, będzie zarobek. I jeszcze udrożnimy magazynek, troszeczkę opróżnimy, tak już będzie dobrze. Panie kochany, spełniam dzisiaj pańskie marzenia. Popatrz pan, widzisz? Wszystko pan dostałeś. To, co chciałeś. Już wolałem cię uciszyć, żebyś nie kończył tego. Albarak. No dobra. Irbanokorje. Jak dla mnie się zgadza. Dobra, Mike 381. Dobra, Romeo Quebec Yankee Foxtrot. Język na supę pozawiązuje, to będę zdziwiony później chodził. No ale tu ci się nie zgadza data ważności, synu. No i co teraz? No i kuźwa, i widzisz, i właśnie takie, i o. Za Benem przyjechał, to by się chyba zgadzało, ale to później jeszcze upewnimy. Albarak. No i teraz tak, piecząteczka, no powiedzmy, że się zgadza. A papeterika, i tu hop, i tu jeszcze hop. I elegancko. Dobrze. Zawet? No tak, taka podróba Fiatołady. 1220. Mieści się. Ale on i tak nie wiedzie. Uniform Juliet Victor. To się zgadza. 2929 India Juliet. O, no to panie, to widzisz pan. O kuźwa. Widzisz pan? I widzisz? I następny, który z bagażnika korzystać nie potrafi. Ile tam tego? 3. No dobra. Sprawdzimy pana, sprawdzimy. Oś się normalnie rozpędził, synek. Oślizg wpadł. Dobra. No nic tutaj nie ma. Panie Walsakoń, nie odchodź pan, będziesz pan potrzebny. Szybki luk jeszcze raz tu, o, żeby nie było. Szybki luk tutaj, czy pytączki? Gościu, kuźwa, przecież ja ci tu... A, dobra. Po co mam gadać po próżnicy? Jak on idzie się wkurwia? O Jezus. Dobra, sprawdźmy te stany techniczne tego następnego, nadającego się na żyletki, że to jeszcze jeździ. Naprawdę, powiem wam, że to jeszcze jeździ. Dobra, panie, trzymaj pan. Czerwony. Jak to nie? Ta-da-ta-ta-ta-tam. No i mamy czołga teraz. Ciągnijmy dzyndzla i odsuńmy się, bo zaraz może być ciepło. O, dobra, trochę tam straty odrabiamy. Dobra, ten na flaku przyjechał. Latajcie. No latajcie. Szybki luk, pytączku brak, ale świnki są. Proszę od dokumenty. Dobra, zwierzęta. No, i to mu się zgadza, dobra. No, czyli jakiś... Aha, no ale to mu się nie zgadza.
Gemoniu, ty, jak już kuźwa znalazłem coś, co by mógłbym cię wpuścić, to ty, kurna, takie jazdy odpierdzielasz, ty. Ezieś ty, synu. Dobra, 1, 3, 5. Juliet, to się zgadza. 4 Romeo, 2 Janki, też się zgadza. Dobra, to jest do lipca, to jest do lipca. Dobra, Azamem przyjechał, co już się nie zgadza, czyli typ pojazdu już możemy mu, o, w ten sposób ogarnąć. Ile ważą świnie? No dobra, to razem z nim w środku to się zmieści. Charlie Kilo Sierra, dobra. 4, 6, 5, 2 Whisky Golf. Dobra, świnki tylko, o, ta dupą pulsuje, także... Pewnie lubi tańczyć dziewczyna. Teraz tak, jeszcze tutaj ładnie wypytągujemy go, zobaczymy, czy coś by się tutaj ciekawego znalazło, ale raczej nie. No i niestety nie. Uźwa, jak tu ciemno, jak w dupie. Dobra, ale ty i tak, gościu, nie wjeżdżasz, prawda? No prawda, no. Dobrze, to jeszcze tylko stan techniczny tego pojazdu. Nie ma tak, nie ma lusterka. Tu 2 przebite opony minimum. Ale sprawdźmy jeszcze tam. Dobra, czyli 2 przebite opony. Dalej, szyby. Czy szyby są? To kuźwa, najlepsze jest to, że takie małe też się liczą, nie? A ja ciągle o takich małych zapominam. Ale nie widzę, żeby były wybite. Zobaczmy jeszcze tutaj coś. O. Dobra, sprawdźmy z tyłu. O, nie ma światła. I elegancko. Dobra, panie. No co ja tam będę pana przetrzymywał? No to wbrew pańskiej woli. No, nie bierzesz pan. Damale, dostaniesz kopala, dupala. Szybciej, bo nie mam czasu, no. Tu jeszcze jeden żółty czeka, no. Do widzenia. Oś, ty wziął zamach. Dobra, dzydzelek. I teraz bierzemy się za zagra. Dlaczego znowu mojemu zabrakło? Tło, o. No ty popatrz, no. Dobra, trudno się mówi, żyje się dalej. Upewnijmy się, przypomnijmy sobie właściwie tutaj. No dobra. O, ty taki... Aha, nie, masz Irokeza, sorry. Czyli ty zupełnie nie pasujesz mi tutaj do opisu. Leci szybki luch, tylko na ptągie zrobię, bo widzę, że ty ostatni jesteś w kolejce. Ale w Szami chcesz handlować? Co ty pierdolisz dzisiaj? A nie, jeszcze jeden tam jest. Dokumenty. To chcesz handlować, a taki brzydki język? Worek z cementem, materiały budowlane. O, to ma do... O, no, przynajmniej jeden. Jak ci się, kuźwa, nic więcej nie wyskoczy, to cię wpuszczę. Tornike musi. Mhm. Jak musi, to musi, no. No dobrze, no co my tam dalej... To się zgadza. Dobrze. Teraz tak. Papa Janki, Janki 0. Dobra. Mike 02. Tak sprawdzę. O. Dla pewności po prostu. Dobra, gościu jest ze Zjednoczonego Australii, także od razu tutaj ptaszki zgadzają się. Papeterika od razu i tutaj jeszcze elegancko. No chyba wiedzie. Dobra, waga pojazdu. No ja to wiedzie zdecydowanie. Romeo Yankee Quebec. Zgadza się, 4414 Uniform November, zgadza się. Dobra, teraz musimy tylko sprawdzić. Nie, on raczej nie będzie tutaj miał żadnych ptągów. Nie zwracajcie uwagi na tego buroka. No to jak ktoś ze Zjednoczonego Srali przyjeżdża, to jest zazwyczaj tak właśnie, jak widać. Zaznaczyłem wszystko? A, nie, tam jeszcze. Byłaby moja pomyłka, nie? No ale dobrze, teraz tak. Pytączek, jakiś tu pytączek. Malutki chociaż, żebym mógł ciula udupić. Za chamstwo. No kurwa, nie ma. Walsekon, ty pojebany jesteś, kurwa, jakiś? At Maduro. Ile razy się można w ciągu jednej doby pytać o to samo, ty? Nie wiem, czy ja mu to sprawdzałem już z tego wszystkiego.
No dobrze, lusterka ma, lampy ma, zderzak ma, opony tu nie poprzebijane są. Tutaj? No też nie są. Dalej. Kurwa, nie widzę, no. Ale wydaje mi się, że ma też wszystkie szyby tu. Dobrze. Lampy też są. Proszę, uprzejmie. A za co nie wjeżdżasz? Bo to... Nie ma za co go udupić. Jeszcze sprawdźmy tu na wszelki wypadek. Materiały budowlane. I to też są materiały budowlane. Do lutego 80. No więc ważne. A jedź w pizdziu. Atlista. Oczywiście. Która to jest na osi? No, dobra. Długo ci się jeszcze gościu zbierze tu? Dobra, dzyndzelek i ciśniemy. Bardzo ładnie, perfekcyjna kontrola. Dałem mu jeszcze szansę, bo nie wiedziałem, czy się nie rozmyśli, ale dobra. Więc oni wszyscy obsrani są, znaczy wszyscy, co po niektórzy tylko są obsrani. Nic nie gadają, nawet się nie przywitają, nic nie tego. A jak już poczują się pewniej, to pyskują. Ilio, od samik Sarasta? Tak jak ten. Dobra, Feridun Kundak, ale mnie tutaj już papeteria nie odpowiada, więc być może od razu sprawdzimy. On jest z Królestwa RK. I szybciutki luk. Dziękuję. Bardzo miło było pana poznać. Teraz tak, Feridun Kundak i tutaj też. To się wszystko zgadza. A wykorzystam sobie moją percepcję. O, bo tu się mu nie zgadza. Proszę bardzo. Elegancko. A za mną niby przyjechał. To się mieści w limicie. X-Ray Delta Quebec. Dobra. 3620 India Mike. Dobra. Gościu, dzięki wielkie. Do widzenia. Nie chcę już mi się na ciebie patrzeć. Barasto, cipka. Wać turwa duras. No. Powiedz jeszcze słowo. A będzie uzdrowiona dusza twoja. Kurwa. Dobrze. Wiesz? No. Siemać robotca. Atma wymadre oddycha. Tak. Pierdolenie o Chopinie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za obejrzenie kolejnego dzisiaj materiału z Kontraband Police. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.